Gratuluję drużynie z Grudziądza wygranego meczu. Nam jeszcze troszeczkę zabrakło. Jechaliśmy pierwszy mecz, musimy zobaczyć jak poukładać dalej pary, ale generalnie uważam, że mecz był całkiem przyzwoity i na pewno mógłby się podobać kibicom, a myślę, że o to chodzi. No na początek bym chciał podziękować drużynie z Wrocławia, bo Piotrowi tak samo, jak i zawodnikom. Mecz był bardzo ciężki. Sami widzieliście, że zawodnicy z Wrocławia trochę nam nerwów natruli. No nie oszukujmy się, brakuje punktów Aguty, dlatego to tak się dzieje. Musicie zrobić z tymi motorami, bo on jeździ ciumi po prostu. Nie może wyjść po taśmy i no, ma problemy, nie wiadomo. Powtarzam tu już kolejny raz. Przed pierwszym meczem powtarzałem, że Limbek tak samo nie będzie mijał i sami widzicie, że rację mam ja. Jeżeli chodzi o Lunga, a Limbeka, jeżeli chodzi o Grudziądzki, to praktycznie nie ma różnicy. Zależy po prostu, kto będzie miał więcej szczęścia. A jeżeli chodzi o resztę seniorów, no to bardzo im dziękuję, bo pojechali praktycznie na swoim poziomie. Młodzież też się spisała, można powiedzieć. Dobrze. Nie wymagajmy od Mateusza, że będzie robił co mecz po 3-3-0, bo wiadomo, przed sezonem to nawet nikt nie myślał o tym, że będzie robił takie punkty. Ja wierzyłem w niego. No i to mam na tyle. Nie? No po prostu Agura musi się dopasować. Tym bardziej u nas Grudziądzu może jeździć od rana do nocy, nikt mu nie broni. Bo to chodzi o to nie tylko o wygraną, bo musimy pamiętać, że my, żeby być spokojni, to musimy trochę, jakby to powiedzieć, chociaż trzy bonusy gdzieś złapać. Żeby się nie martwić o te miejsce spadkowe. Bo sami zauważyliście dzisiaj, jak Rybnik pojechał w Zielonej Górze, że Rybnik nie będzie żadnym chłopcem do bicia i też będzie zbierał bonusy, bo tam minimalnie przegrał dzisiaj, nie chcę strzelać, wiem, że minimalnie. Także tu już nie chodzi tylko o wygraną Grudziądzu. Chodzi o to, żeby wygrywać tak jak Starnowym i po prostu jechać i pensać ten punkt bonusowy na wyjazd. Jeszcze raz dziękuję moim zawodnikom, bo to oni w sumie ten mecz wygrali, a nie ja tylko nimi. Kieruję. Zostawiłem na ten bieg 14, właśnie myślałem, szczerze mówiąc, że już w tym 14 biegu rozegramy ten mecz, że Golob z Łagutą przyjedzie, z Limbekiem przyjedzie na 5-1, tak po cichu myślałem. No myślę na 5-1, no ale Antonio jeszcze musi tu poszukać trochę szybkości. Wychodzi ze startu, można powiedzieć, nie ma jednak tego pola jeszcze. Dziękuję. No 7 zawodników jest potrzebnych, tak, punktujących, żeby ten mecz, żeby odnieść sukces, tak? Wiedzieliśmy, że już nie będzie jakby takiego wyniku jak w pierwszym meczu. W pierwszym meczu wszystko nam wychodziło i wszystkim, więc dlatego stąd taki wysoki. No dzisiaj musieliśmy naprawdę spiąć się na wyżyny tych swoich umiejętności. No cóż, no się cieszmy, tak, z tego co mamy, ale no musimy, przynajmniej ja, poprawić wyjazdy, no bo w Gorzowie totalnie jakby zawaliłem. U siebie jakby jadę dobrze i cieszę się, że te moje starty są już o niebo lepsze niż w tamtym roku, że potrafię wygrać start, tak, bo na tym torze grudziąckim bardzo ciężko jest mijać, tak. Jest niewiele ścieżek i naprawdę trzeba być, żeby wygrać start, trzeba być naprawdę szybkim, żeby nikt nas nie mijał, tak jak Taiwo Finden mnie w piątym wyścigu, tak. Troszkę przespaliśmy to i po pierwszym biegu nic nie zmieniliśmy, zmiany poszły później, więc myślę, że całe szczęście w dobrą stronę. Chciałem podziękować też kibicom, tak? Bo też zagłuścili tutaj praktycznie w komplecie, więc fajnie się jakby jedzie dla takiej publiczności i cóż mogę powiedzieć. Dobrze, że wygraliśmy, tak, bo mogło być różnie, a z wygraną możemy jechać spokojnie do domu. Jutro mam finał Złotego Kasku w Tarnowie, więc na odpoczynku czasu nie ma, więc cóż, trzeba jechać dalej. New year and a new opportunity to try and fight for the gold again, so I take a little bit of a different outlook to Speedway this year. You know, I think about when I started and how hard it was to get to where I am, and I'm thinking about this and it's making me appreciate more, you know, what I get to do
two or three days a week, and you know, this is my job, and yeah, I love it. So yeah, looking forward to the rest of the season. The Grugeons team is always a it's always a tough track to come to when we come here, but for me personally, I feel like I started the night good and found the setup really fast, and you know, I'm happy with my points. What can I say about this race with Tomek? You know, he's proving why he's one of the best Polish riders in the history. And I saw him make this pass last year, and it's all over Facebook and Twitter. And he did the same again today. So it's a pleasure to ride against him. And you know, I really enjoyed the night. It would have been nice if we could win, but you know, that's the way it goes. And for me, this is my first